Z Nową Hutą związana jestem od urodzenia. Wychowywałam się na osiedlu Złotego Wieku. Od kilkunastu lat piszę teksty poetyckie, które publikowałam m.in. w tomikach Konfraterni Poetów. Wydałam też własny tomik pod tytułem Podrywanie na ulicy i inne wspomnienia z okresu transformacji. Swoje utwory prezentowałam na spotkaniach literackich w Nowochódzkiej Stylowej i w Starym Krakowie, m.in. w księgarni Masolit. Dorastałam w czasach rewolucji obyczajowej, jestem podróżniczką, Europejką, kaskaderką emocjonalną. Przeczytam teraz dwa wiersze ze swojego ostatniego tomiku. Zgubiłam kolczyk w twoim łóżku, a potem nie miałam do pary. Zgubiłam 50 zł w twoim mieszkaniu i brakło mi na taksówkę. Wypiłam całe tanie wino i okazało się za dużo. Nie chcesz wiedzieć, co o tobie myślę teraz. Gdybym wiedziała, że tak to się skończy, to zostałabym w domu z kotem. Albo spotkała się z sąsiadem z góry. Straciłam wiarę, zyskałam wiedzę. I ciebie dopadnie złudzenie drugiej połówki. I teraz tekst, do napisania którego zainspirowała mnie Nowa Huta. Osiedle, czyli to, co najważniejsze. Bloki, alejki, ulice, trawniki. Śmieci, niedopałki, puste butelki. Okna, balkony, chodniki, trzepak. Szkoła, przedszkole, kioski, sklep. Kościół i park, kioski, sklep. Kumple na klatce. Koleżanki na ławkach. Rodzice w domu. To twój kosmos. Zapamiętasz na zawsze pierwszy papieros wypalony po kryjomu, pierwsze piwo wypite na ławce, pierwsze pocałunki, nieudane sylwestry, najświeższe emocje, najdziksze przygody. Wyjedziesz i wrócisz, wyrośniesz i zmienisz, założysz rodzinę, zrobisz karierę. Co najważniejsze zdarzyło się tutaj. Zakochałeś się, miałeś kumpli, tu był dom. Jeżeli Warszawa ma swojego malarza Canaletto, to na pewno Nowa Huta i Kraków ma swojego fotografika Henryka Hermanowicza. Ten urodzony w 1912 roku w Wilnie, wybitny fotografik, na stałe do Krakowa przybywa w 1950 roku. 24 lata później wygrywa konkurs na najlepsze zdjęcie o Nowej Hucie. Jego fotografie dokumentują Hutę w najlepszym swoim okresie, a więc od powstania do połowy lat 70. Na zdjęciach pokazuje roześmiany plac centralny, pełen dzieci, plac przy poczcie i przede wszystkim świetną architekturę, która tutaj powstała od 1949 roku. Zobaczyłem w pewnym momencie wózki na szybach i jak już byli bliżej, zauważyłem, że wybiegających, nie wiedziałem kto, mundurowych jakiś. I wpadłem na halę, krzyczałem, żeby uciekać, że ZOMO. Kiedy wjechali tutaj do tej hali, strzelając po prostu z karabinów, takiego narobili huku, wrzawy, to było po to, żeby po prostu postrach był wszystkich. To właściwie nie byli ZOMOwcy, bo ja to pamiętam, że oni, jak obróciłem się, w pewnym momencie, jak biegłem po mostem, to obok zauważyłem kątem oka, że biegnie gość, który miał skórzaną kurtkę i spodnie moro. I on biegł szybciej jak ja. Te wszystkie pyły, które się usadziły przez lata, wszystko to zaczęło spadać na dół. Zrobił się czarno, nikt nikogo nie widział. Wszyscy uciekali na własną rękę. Doszło do tego, że wielu ludzi tam przewracało, łamali ręce. ZOMOwcy wpadali na pracowników i odwrotnie.
Była taka piwnica olejowa. Zszedłem tam, mówię, to mnie tutaj na pewno nie znajdą. To trwało chyba co najmniej z godzinę czasu. Tylko gdzie ja stałem, wykręciłem żarówkę i było ciemno w tej niszy. Oni mnie nie zauważyli. Zobaczyłem zomowców z pałami takimi białymi, szturmowami, tymi osiemdziesiątkami. W końcu zobaczył mnie jeden z góry z karabinem. Wychodź stamtąd, no ty tutaj przychodzisz strajkować, podburzać polityku, tyś do roli. Wyszedłem, a tu takie były płyty. I na tych płytach już parę osób było położonych, jedna koło drugiej, ręce pod głowę, nogi rozłożone, popchnęli mnie. Teraz albo mnie zaszczelą, albo zabiorą. Wielu z nich ucierpiało fizycznie. Później na pytania korespondentów zachodnich Urban odpowiadał, że nikt nie ucierpiał, że wszystko się odbyło w sposób chirurgiczny. A pamiętasz jednego takiego bardzo ważnego redaktora, jak wskoczył do beczki? Tak, pamiętam, jak się schował w beczce, no to on opowiadał. A jeszcze co ciekawsze, na strajk przyszedł na biało ubrany i jak z tej beczki wyszedł, to był biało-czarny. Wyjęli mnie z tej beczki, no i jeden z zomowców mnie przeprowadził przez całą hutę do takiego punktu zbornego, gdzie Mietek już leżał na ziemi. Mnie oczywiście dorwali, rzucili na ziemię, no i zaczęli pałować. To było rzeczą nieprawdopodobną wtedy, że władza używa szysi, bo już raczej wtedy nie bili, nie pałowali. Co prawda mordowali jeszcze księży, ale już tak otwarcie tego nie robili.